Ten Jerzy Jew. Odyseusze. 62. odcinek. Według tedy Uma, no to taki proszę jakogo, że seks, no to trzeba uprawiać przy zapalonym świetle w chałupie. Czasami nawet i po delikatnym garnuchu, co by do rozluźnienia cielesnego organizm doprowadzić. A dlaczego przy zapalonym? No bo przy zgaszonym to nie jest już przecież seks, a jest to tylko pożycie cielesne. A poza tym to takie króliki po ciemku się pukają i przyczyną tego stanu jest potem to, że maleńkie króliki to w wyniku tego ślepe na świat przychodzą. A w przypadku ludzi, no to tak poczęte osobniki to mają nie za bardzo pod kopułą poukładane. Stąd też na świecie biorą się komunisty, zomowce i inne tam popaprańce. Z Tedeumem był też Rysiu, krześniak Tedeuma, a mechanik bardzo kumaty, bo naprawiający wszystko, co w okolicy Tedeuma i nie tylko na czterech kołach śmigało. Rysiu potrafił bowiem naprawić wszystko, od spychacza w kółku rolniczym przez traktory, kombajny, gównomioty, czyli rozrzutniki obornika, aż do poloneza księdza proboszcza, czy też syrenki miejscowego weterynarza. Taki był z niego fachowiec, chociaż no coś bardzo słabej głowy on był. Może z racji tego, że bardzo blisko głowę dupy miał. No bo wzrostu to był raczej nikczemnego jak na faceta. Tedeum, Tedeumem, dzidek, dzidkiem, rysio, rysiem, dni jednak upływały nam wszystkim monotonnie. Każdy śmigał do roboty, a wieczory z soboty na niedzielę, a czasami i z niedzieli na poniedziałek, no to według już znanego nam scenariusza, czyli bania po prostu. Tedeum bowiem wraz z Dzidkiem i Rysiem nie uznawali prohibicji w dni wolne. Nie za ciekawie też robiło się z planami naszej emigracji. W kraju jakieś silne i mocne zmiany się szykowały. Nowe i ponoć wolne wybory być miały. I jakiś tam polityczny młyn był. Z doniesień ziomków wychodziło, że organizacje emigracyjne to coś kombinują. Osobniki oczekujące dłuższy czas na wyjazd będą wyjeżdżali, a resztę oczekujących to oni mają daleko w dupie. Kraj ponoć będzie wolny, to nazad budować nową Polskę. No za dobrze to wszystko nie wyglądało. Wszystko wskazywało na to, że okres pobytu niektórych z nas będzie niewystarczający, aby się na ten emigracyjny miód za oceanem załapać. Nerw w człowieku wielki był, a i niepewność też wielka była. A siedzieć w Grecji? No nie było tam kokosów, aby tam się na stałe zainstalować, rodzinę ściągać i tam próbować sobie życie układać. Niewątpliwie najbardziej zdołowanym to był Mareczek, nad którym to wisiała przecież perspektywa zamknięcia go w pierdlu. Gdzieś tak po miesiącu do Kanady zbierał się Jędrek, a do stanu wyfruwał Beton, który to kurwami na lewo i prawo rzucał, że no po jaką cholerę on polonistykę skończył, skoro teraz do Ameryki ma śmigać. Tedeum oświadczył, że na murarza powinien się uczyć, a nie jakieś tam wiersze pisać, czy innych tam popierdółek słownych się uczyć. To i robotę by znalazł, a i lat niepotrzebnie na te nauki by nie tracił. Murarzy to wszędzie potrzeba. A tak, jako polonista, to teraz będzie gdzieś komuś gwoździem młotkiem prostował lub ulicę miotłą kupioną za dolary elegancko zamiatał. W każdym bądź razie pożegnanie Betona i Jędrka odbyło się i to takie bez wielkich tam ilości trunków. Coś jakoś tak, no jakoś melancholijnie na tym pożegnaniu było, a i jakoś tak smutno. Trunków wszystkich nie wypito, a i nawet nikt nie żygał. Tydzień po nich też do Kanady wyfrunęli i Płockie. Akurat ci postawili tylko po kilka browarów. No i tyle było z tego ich pożegnania. Reszta szczęśliwców, siedzących dobrze ponad rok, miała terminy wyfrunięcia za wielką wodę, to gdzieś na jesień. W nowej posiadłości elegancko się zainstalowaliśmy, no i wiodło się w życie, powiedzmy, że w miarę spokojne. Chociaż kokosów z kasiorą nie było. Wszystkie jednak robotę mieli, ale no musiało coś tą sielankę zakłócić. No musiało.
Wszak za długo spokojnie było. No i? Wracamy z ekipą z roboty pewnego dnia, a tu młyn na chacie jak cholera. Robercik śpiący na tarasie, z wiszącą nogą za balustradą, czyli niewątpliwie nabuzowany już ostro był. W kuchni zaryczana Iwonka i na nasze pytanie, co jest, oświadczyła, że z Robercikiem właśnie wchodzi w etap przedrozwodowy. I albo jak on wytrzeźwieje, to któryś z nas go do swojego pokoju weźmie, albo niech łobuz idzie mieszkać do sadu pomarańczowego. No bo ona z nim to pokoju, a tym bardziej łóżka, to dzielić już nie będzie. Dosyć tego. No, zajeżona była mocno. Myśleliśmy, że Robercika gdzieś z jakąś dupą nakryła, albo co? No skoro aż tak wielkie restrykcje na Robercika spadły. No taka to jeszcze nigdy nie była. Tym bardziej, że cały jego dobytek leżał już spakowany pod drzwiami chałupy. Co prawda Robercik dzień wcześniej ostro przyprawiał za rabami u Rulego, ale no poza tym, że wracając pchał furtkę zamiast ją ciągnąć, to nic szczególnego się nie wydarzyło. Helios twierdził, że musowo Iwonce garnucha polać, bo gotowa dziewczyna była jeszcze i swój plan w życie wprowadzić, a przecież, no co by tam nie mówić, no to jednak człowiek wesoły mocno, a i koleżka zacny. No Iwonka musiała być mocno wkurwiona, skoro dopiero po drugim garnuchu zdziebko rozluźnienia doznała i wreszcie o przestępstwie męża informacji wszystkim udzieliła. Okazało się, że Robercik koło południa pojawił się u Iwonki w robocie, aby ona, no aby mu kasy dała lub informacji udzieliła, gdzie to środki finansowe w chałupie zadołowała, no bo go bardzo mocno po tej imprezie z arabami to coś brało i suszyło. Iwonka od dłuższego czasu robótkę miała w takiej foliowej szklarni przy kwiatkach. Robota była nie za ciężka, z michą, więc Ameryka prawie. Właścicielka rozwódka w wieku lekko zaawansowanym, ale ponad człowiek nadzwyczaj ugodowy. Dobroci wielkiej, mimo że miała kota. Nie w głowie kota, tylko zwierzaka takiego miała. Kot to był mocno kudłaty, miłością nadzwyczajną darzony, a i wyczesywany to po kilka razy dziennie był. Rasy perskiej ten tygrys, a i z jakimś tam silnie mocnym rodowodem, bo i na kocie pokazy mody to nawet do Aten z tą swoją panią ten sierściuch jeździł i jakieś tam medale międzynarodowe nawet dostawał. No i temu kotu, no to wszystko w obejściu było wolno, może i dlatego, jak twierdziła Iwonka, to i żaden chłop z nią wytrzymać w chałupie nie mógł. Robercik zjawił się w tym kwiatowym gospodarstwie akurat w chwili, gdy Iwonka z koleżanką, Jugolką zresztą, a i panią od kota pojechały porozwozić towar po okolicznych kwiaciarniach, a w drodze powrotnej miały przytargać jakieś tam nawozy dla tych kolorowych, kwitnących roślinek. Ta kamera pracownicza zamknięta była, żywego ducha w obejściu, a Robercika coś w cichach napierać mocno zaczęło. Jako, że za ogrodzeniem szkoła, dzieciaków do skurwysyna, no to, no chciał, nie chciał, zamiast w niewielkiej, ozdobnej roślinności ogrodowej klocka postawić to, Robercik w celu wypróżnienia udał się do tej całej foliowej szklarni. Logicznie rozumując, że co jak co, to przecież kwiatkom gówno nie zaszkodzi. Klocka wystruga w kwiatkach, ziemię przysypie, to i będzie nawożenie roślinności naturalne. Podstawił sobie wśród roślinności dwie skrzynki i to w taki sposób, aby siadając na nich, dupa była między nimi. No bo i coś zaburzenia równowagi okresowo w nim występowały. A tak, siadł sobie, bezpiecznie fajeczkę zajarał, a otoczenie, w jakim przyszło mu się wypróżniać, było jak z bajki. No i rwało z niego ponoć bardzo intensywnie i mocno. Niewątpliwie Apollo, znaczy się ten kocur, to w swoim życiu takich odgłosów od człowieka nie słyszał, a i nie widział tak męczącego się i bluzgającego człowieka, nawet i wśród kwiatków. No i nie zaraz, aby tam Robercikowi w wypróżnieniu przeszkadzać, ale zainteresowanie w zwierzaku bardzo mocne było. No i koniecznie chciał Robercikowi na kolana włazić.